Clean is good, sanitized is better. Co to był za mecz GKS-u Tychy, co to był za mecz Szymona Schmidta? No, kapitalny występ w tym spotkaniu i dziś stawiamy bardzo mocny krok w kierunku tego brązowego medalu. No tak, stawiamy krok, ale wiemy, że to nie jest koniec rywalizacji. Tak się ułożyło akurat dzisiaj, że spotkanie kontrolowaliśmy od samego początku i no też do przerwy zeszliśmy z przewagą 25 punktów, skończyło się 22. No na pewno można powiedzieć, że chcielibyśmy jeszcze tam trochę więcej u siebie urwać, żeby mieć większy ten zapas, ale myślę, że jesteśmy zadowoleni. Bydgoszczy plan był taki, żeby to gospodarzom dawać szansę rzutów za pomalowanego. Dziś to był nasz plan, żeby za te 3 punkty próbować jak najwięcej rzucić? No to na pewno nie był. Nasz game plan po prostu dzisiaj wpadało, no i wykorzystaliśmy to w ten sposób. Też drużyna gości stała dużo strefą i po prostu tych pozycji dzisiaj było dużo, no i piłka wpadała do kosza. 30 punktów w twoim wykonaniu. Jak ty odbierasz ten wynik i czy to jest najlepszy występ w twoim wykonaniu w tym sezonie? W tym sezonie na pewno najlepszy. No, zostałem tutaj ściągnięty, żeby rzucać, więc rzucam. Dzisiaj akurat dużo wpadło i te punkciki się uzbierały, jestem zadowolony, ale najważniejsze jest zwycięstwo drużynowe dla mnie. Z jakimi myślami udajecie się do Starogardu, bo zaliczka jest solidna, ale jak pokazała czwarta kwarta, no trzeba mocno uważać. Tak, no zaliczka jest solidna, ale też historia pokazała, że jadąc nawet i mając 30 punktów zaliczki, można ten medal stracić w drugim meczu, więc na pewno będzie potrzebna duża koncentracja i nieustępliwość w obronie, żeby tam właśnie w Starogardzie jeszcze jak kibic przyjdzie, krzyknie, żeby się nie zrobiło zaraz gorąco i żeby nas nie doszli na te 22 punkty.